Siemanko, z tej strony Borsuk i witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed. Nie wiem co tu, gdzie tu skończyliśmy. Gdzieś tutaj jakieś nawigacje, coś tutaj, nie wiem, sekwencja czwarta jakąś jest, no to chyba jego klikniemy. Ale czy ja mogę stąd wyjść? Nie mogę. No to sekwencja czwarta, bo tam jest ósma, no to daleko, no to graj tu. I tak. About time for a visit to the doctor. I don't see that cure arriving anytime soon. And what exactly will you be doing, might I ask? You know very well. Tracking down the Peace of Eden. Enjoy your studies. I'll be out killing Templars. No to mniej więcej mieliśmy powiedziane, co tam się działo i tak dalej. Dobra, jakieś tu znaczniki dostaję. Czemu ja tu jestem? Halo, ja tu muszę być. O Jezu. Dobra, to musimy coś powybijać, coś pozabijać i tak dalej, i tak dalej. No szybka podróż do punktów widokowych. Mega. Na pewno się przyda. No i teraz przynajmniej wiemy, co tutaj, czego tak mieliśmy dziwnie porobione, że nic nie mogliśmy tutaj zrobić, a przyjęte było to wszystko. Dobra, no to szybka podróż. Do tego miejsca. I próbujemy coś działać w tym odcinku. To właśnie, znowu bym sobie zapomniał. Telefon, zegar, stoper, start. Niech się odmierza, żeby mniej więcej się orientował, ile trwa odcinek. Naprawdę przydatne. I teraz tak, tutaj mamy takie dwie misje. Nie będę za bardzo przyciągał tego, znaczy, no wiecie, ja lubię grać pod tak bardziej skradankowo. Nie, no co ty robisz, halo? Weź się ogarnij. Dobra. Odwróć się w tą stronę. A, bo ja kontrol wcisnąłem, że masz shifta. Dobra, nieważne. Kurde, żeś jebnął tych liści. Idziemy w tą stronę. Od razu do misji. Będę starał się to trochę robić szybciej niż zwykle. Nie chcę też... To jest zwykłe przyciąganie po prostu materiału. Tak jakby. Nie robię tego specjalnie, bo chcę to zrobić jak najlepiej. A jeżeli chodzi o tę misję. Może tutaj najpierw tą zrobimy. Jest bliżej. W ogóle byliśmy tutaj w ostatnim odcinku. No okej. No cześć. Jacob bada sprawę nowego narkotyku rozprowadzonego w Londynie. Chcąc odkryć też samość jego producenta. Nie ma problemu, pewnie tego producenta po prostu będziemy musieli zabić. No ale okej. Your syrup is liquefying him. He's turning him simple-headed. Now, look now. You are scaring away my customers. Why don't you bugger off or I'll give you something to remember me by. You can't talk to me like that, you little gutterling. What's all this then? Oh, sod off. If you'll excuse me, madam. Pewnie... Tej, co on zrobił? Dobra, biegniemy za nim. Mam go powalić. O ty! Zamknął się. Co za... Nie, to jakoś tak trzeba będzie do niego dotrzeć, nie? Ty jak ja mam? A, on sam zrobił, dobra. Biegnij, biegnij za nim. Jakiś gościu w ogóle inny jakiś jest tutaj jeszcze. Idziemy go powalić. Teraz już tutaj raczej... O, wychodzę na zewnątrz. Więc teraz już nie będzie żadnych problemów. Oślepiające światło wszędzie! Ale kurde, jestem tylko nieco szybszy od niego. Mam cię. Teraz nie gadaj. Zabij go. To nie jest ten sam asasin, no.
zawsze zabijali świadków, jeżeli ktoś coś powiedział. No w sumie chyba też mógłbym go zabić. Tylko po prostu tego nie zrobiłem. Wcześniej to robili mimowolnie, teraz chyba musiałbym sam to zrobić. Nie zmienia to nic fabuły, a zabijanie cywili nie jest skazane, więc jakoś tak. Dobra, niech mu będzie. Niech żyje. Dobra. Nie tak? Let's find out where that syrup is made, shall we? Ukradni? Ale co mam ukradnąć? Wykradni plan, nie dając się wy... Aha. Mam się nie dać wykryć. No to kurde, powodzenia sobie życzę. To kurde, było takie łatwe. To w ogóle gdzieś mi poszli, nie? Uciekli mi gdzieś stąd. Ja tego muszę ściągnąć. Będzie mnie denerwował. No cześć. Idziemy teraz za tamtymi. Tak, tak, cieszę się, że mnie znasz. O, kurde, daleko to trochę. Biegnę, biegnę, sobie biegnę. W ogóle mogę sobie pozwiedzać przynajmniej Londyn. Raczej do Londynu nigdy nie pojadę. No, a kto wie. Przynajmniej tak mogę sobie pozwiedzać. Oddzieli to jakieś dobre... Nie wiem... Z kilka wieków to dzieli. Tu jest różnica. Dobra. Mam się nie dać wykryć, tak? I jest wóz od razu ich. To naprawdę. Jakoś inaczej to spróbujemy zrobić. Weź mi tam, leć tam. No weź się zaczep czegoś, no. Nie tego, no dobra. Chciałem tamtego, o właśnie. Okej. Dobra. To będzie mi zawadzał, ale tak bardzo będzie mi zawadzał. Tu mamy strzelca. Może jego w pierwszej kolejności się załatwi. Tylko mógł w niego wycelować. Dobra, tamten został sam. Cium. Kurde. Nie widziałem, że noży nie mam. No to może mi trochę popsuć moje plany. I gościu mi znika co chwilę, halo. Co to za teleportowanie się, no? Chyba ogarnąłem taką jedną technikę szybkiego spadania. Jak mniej więcej. Dobra, jestem już tutaj. A, bo on ma ten swój ten. Karawan. Czekajcie, czy jest tu gdzieś jakiś sklepikarz? Jakby był sklepikarz, bym sobie nożek kupił i bym ten jego wóz
zniszczył. Tylko potrzeba mi sklepiku. Tylko gdzie on jest, ten gościu? Tam jest. Mam szansę. Tum 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 tum. O kurde, ma ochroniarza. Tum tum tum. Potrzeba mi noży, noży. Ja chcę, ja potrzebuję noży. Dużo noży. Mam teraz szansę, mam szansę. I kurde no, zauważył mnie. Idź mi stąd, nie denerwuj mnie. O kurde. O, dobra. Jak to wygląda z jednego do drugiego? Jesteś sam. Nie masz szans. No dobra. Powiedzmy, że 2 na 10. Starałem się i wyszło jak zwykle. Czy jest w ogóle sens tak robić wszystko po cichu? No w sumie tak gra już z góry mówi, że masz robić po cichu, ale jakoś mi osobiście to nie wychodzi, mimo że lubię takie rzeczy. Dobra, lecimy skończyć tę misję. Nie ma sensu się jakoś tutaj za bardzo rozwodzić na nią. Okej. Gdzieś tam muszę iść. To jest spory kawał drogi. Miałem w ogóle jakąś zębatkę, mogłem sobie podnieść. Sklepikarz. Potrzebny mi jest sklepikarz. Jakoś tyłami. Będę w stanie się dostać tam do środka. Porwania, gdy stoisz niezauważony. Okej. Dobra, tylko co mi dało, że tu jestem? Nic mi to nie dało, bo nie mogę i tak tutaj wejść w żaden sposób. Nie mogę jakoś tego rozwalić albo coś. Kurde. O, dam radę tędy wejść. Okej, jednego mniej. Nie róbcie tyle hałasu, nie wiadomo co. Noże mi trzeba! Kurde no. Zwykle problem jakiś muszą być. Dziękuję.
Mamy lekarstwo. A co mi z lekarstwa? Ja noży potrzebuję. Nawet tędy nie ma za bardzo jak przejść. Aha. Tak, myślałem, że już mnie wykryje, bo nie wiedziałem co robić. Klikałem, żeby go zabić po cichu i nic nie działało. A nie wykrył mnie. To w ogóle jakieś tępi ludzie są. No. Mam nóż do rzucania. Ale dalej nie wiem co ja mam tutaj zrobić. Autentycznie. Tam jest. Mam go porwać. Okej. Okay. Okej, okay, ukończono, nie da się... No nie da się, no trudno, no nic z tym nie zrobię. Nie wiem, czy da się powtórzyć jakąś misję, czy nie. Nie mam pojęcia. No dobra. Pójdźmy sobie na mapę. Zobaczmy, co my tu mamy. Tu mamy ten. Lekcja nienaturalna. Okej. Okay. Pas ciemnej skóry. Mhm. No dobra. Pójdźmy sobie tutaj. Jesteśmy obok. No. Zróbmy sobie po kolei wszystko. Tu. Sorry dzieciaki, nie mam teraz czasu. Jest sklepikarz. Kup. Noże. Jak najwięcej noży. Weźmy sobie te części. A co tam? Zawsze się coś przyda. Kiedyś. O, mamy skórę. Ja skóry potrzebuję. Więc jest dobrze. Idziemy teraz tam. 100 metrów. Okej, okay. Przejdziemy sobie na spokojnie. No, kolejny sklepik. Kurde, jak ich nie trzeba, to ich pełno jest. Magia. A, dobra. Mhm. Muszę się jeszcze nauczyć, jeszcze muszę się nauczyć używać tego czegoś, bo ciężko. Kraj. Próbujemy. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Powolutku idziemy do przodu. Keep a sharp eye out, lads. Someone's targeting our network. The distillery might be next. Kto to jest ten gościu tam? Ten dziadek. This will complicate. Co on chciał zrobić? Czy ja wiem, czy aż tak bardzo komplikuje? Mi jakoś osobiście nie przeszkadza. Jezu, jak to śmiesznie wygląda. Ej kurde, noże już mi się kończą.
No i noże mi się skończyły. Trzeba mi więcej noży. Autentycznie. A no miejmy daleko gdzieś. O kurde. Za dużo naraz. No chodź. Ne. Nie mogę ich wciągnąć? Beznadzieja. Dobra, powalczmy sobie trochę. O kurde, ciachnął mnie. Nie ma co się bronić. To i tak wam nic nie da. Ale skupiam się na grze. Po prostu niewiele co mówię. Dobra, postanowić trochę poprawić, bo nie jest już tutaj jako tak trudno. Wszystkich wybiłem. Co do nogi. Co temu? Jezu, oni koni są brutalni strasznie, jak ja to lubię. Dobra, pozbierajmy sobie wszystko. Jak najwięcej noży, żeby było. Bo wszystkie straciłem, a nie chcę mi się kupować kolejnych. Bym chociaż odzyskał te noże. Dla kogo ja tu jeszcze strzelałem? Tutaj był jeszcze jeden. Ograniczenie co do ilości ciał? Halo? O co chodzi? Pozbierali, kurde. A ja chcę tego gościa tutaj jeszcze. Halo? Co za... You should not go about frightening respectable gentlemen, young man. I didn't realize snooping around was considered gentlemanly. Snooping? Sir, I assure you. Keep vigilant. Quick, inside. That was too close a call. Co to za gościu w ogóle jest? Man gave me quite a fright. I thought you were one of them. But I realize now why you're here. Same reason I am, I imagine. Podążaj. I imagine. You should see this. Kurde ich jak mrówków, a mam podążać. I've seen bigger. Nech. Co ty chcesz tu? Or devil's snare as it is commonly called. That goes into the syrup and opium, no less. Revolting. Absolutely sickening. No. Ja coś popsujesz. I się wszyscy zlecą. Mam sabotować, tak? Przy użyciu gazu zabij wszystkich w budynku. Jak? Kurde, gdzie ty mnie zaprowadzisz tym? Kurde, ile ich tu jest, no! Jak ja mam się tam dostać? Okej, tak mam się dostać. Ale
Ale jestem anonimowy. Przecież nikt mnie nie widzi. Okej. I ostatni mi został przełącznik. Jest po drugiej stronie, gdzie jest gościu. Do widzenia. No co za... Za dużo ich tu jest wszystkich. Dobra, niech mnie zgubią. Dobra, inaczej to trzeba będzie zrobić. Ej, to jest trudne. Mam dwóch gości, którzy pilnują zaworu. Jak ja mam wszystkich nie bez gazu zabić? Musiałbym jakoś ich... Czekajcie, mam pomysł. Czasami mi się przydają. Jest ich jeszcze więcej? No bez jaj. Nie wiem, jakoś... Jak ja mam się tam niby dostać? Dobra, zleć tutaj. Aha! Teraz cały dół jest zagazowany, tak? Bawimy się w Niemca. No to wychodzi. Teraz pasuje mi się jakoś dostać do góry. Wskoczysz tam? Nie, nie dasz rady wskoczyć tam. Tam radę wejść. Mhm. Ale też jestem za wysoko. Mhm. Powoli. Muszę zniknąć teraz. Ona jest tempa. Ne. Aż tak się wtapiam w tłum? Okej. Nech, myślałem, że mi się uda jakoś to inaczej zrobić. Dobra, tu nikogo nie ma. Tylko tych dwóch tutaj mamy. Mógłbym ich znowu zrobić tak samo jak wcześniej zrobiłem. Co byłoby dość, chyba dość skutecznym sposobem.
Okej. Okay. Dobre te bomby są dymne. Przydatne. Nie widzą mnie, więc jest dobrze. Nie wyciągaj, bo ja muszę, chcę w końcu chociaż raz zrobić to dobrze. Znaczy już i tak źle to zrobiłem, ale mniejsza o to. To jest jakbym tylko się, jak wiecie, jak Spider-Man, nie? Przemknął tam, na drugą stronę. I się nie da. A, w dupie mam. Dobra, jednego mniej. Okej, dwójka mniej. Ktoś jeszcze chce się bić? No co za... Trzeba inaczej zrobić w takim razie. Okej. Dobigo, dobigo, bigo, 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 bigo. No kurde. No i... Jeszcze mnie zabił! Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tutaj na szczęście widzę, że jest luka. Trochę trudne to jest, powiem wam. Tutaj wyczekiałem po prostu okazji, nie spieszyłem się za bardzo i jest. Dobra. I wybuchło. Dobra, to trzeba jakoś tu dotrzeć, tak? Tylko jak tu to zrobić? Gdzie tu dokładnie trzeba iść? Tu jest... Tutaj. Tylko żeby mi teraz złapał to coś. Jakiegoś haka nie mogę użyć. No, jeszcze mnie zauważyli, no dobra. Trochę pośpieszymy. O, dobra, złapałem się. To będzie to. Okej. Okay. Misja wykonana. Powiem wam, że nie było aż tak trudno jak myślałem, ale po prostu trzeba było wyczekać okazji. I też miałem fajnego respa jak... Charles Darwin, jak tylko zacząłem. Jacob Fry, the pleasure's all mine. While you were busy wreaking havoc, I found this. It indicates that a sample of every batch has been sent to Lambeth Asylum. I wonder if it's visiting hours. Don't be so hasty, Mr. Fry. Many people work at Lambeth. You wouldn't want to attract unwanted attention. Hmm. And what's the fun in that? Not every problem can be solved by blowing things sky high. Sometimes a little discretion is in order. It's getting late. I will meet you at the asylum to continue our investigation.
No dobra, i mamy od razu jeszcze to dodatkowe, więc dodatkowe jakieś punkciki, więc jest ok. To byłoby na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się za dwa dni. Trzymajcie się, cześć!